Dzień dobry, moi kochani, witajcie w czwartym dniu Vlogmas. Piątek, piąteczek, piątunio! Ja wróciłam z pracy właściwie już jakiś czas temu, także dzisiaj się troszkę później do Was odzywam niż powinnam. Dzisiaj w ogóle, słuchajcie, mam tyle do roboty i chcę się naprawdę ze wszystkim dzisiaj wyrobić. Ogólnie miałam sprzątać na samym początku, bo w zeszłym tygodniu, słuchajcie, nie sprzątałam ze względu na to, że byłam u mamy na weekend, no i w piątek już jechałam, to nie chciałam tracić czasu, ale dzisiaj też nie posprzątałam, bo stwierdziłam, że no też nie chcę tracić za bardzo czasu, bo posprzątać sobie mogę jutro rano, więc to jutro rano zrobię, a dzisiaj, słuchajcie, będę robić paznokcie, już właśnie wyjęłam sprzęt i zaraz siadam do paznokci, moje czas na zmianę, słuchajcie. I chyba tym razem zrobię już sobie takie świąteczne bardziej, bo następne będę robić właśnie przed świętami, to też będą świąteczne. No a potem już po świętach to już świątecznych nie będzie, także myślę, że sobie jakieś świąteczne zrobię, ale konkretnego pomysłu jeszcze nie mam. Chociaż nie wiem, czy wy w tym vlogmasie jeszcze już je zobaczycie, może nie jeszcze, już je zobaczycie, bo chyba będę robiła je na dwie części, o, że tak to powiem, chociaż ja tak nie lubię robić, no ale czasami tak trzeba, bo mam jeszcze trochę do ogarnięcia innych rzeczy, więc ściągnę sobie ten lakier, przygotuję już płytkę i wszystko tam, wiecie, żeby było ładnie, a potem tylko malowanie mi zostanie wieczorem, jak już Jarek wróci z pracy i w ogóle już wszystko będzie ogarnięte, także chciałabym się dzisiaj z tym wszystkim wyrobić. Chcę też dzisiaj, słuchajcie, umyć włosy i zrobić sobie tą nową maskę i zobaczyć, jak działa. Także mam nadzieję, że wszystko uda mi się zrobić, bo też nie chcę dzisiaj iść nie wiadomo o której spać, bo jutro chcę wcześniej wstać. A słuchajcie, zaczynamy dzisiaj na ogrodzie, dlatego że chciałam sprawdzić ile jest stopni, bo dzisiaj jest naprawdę zimno. I słuchajcie, jest 5 stopni tylko, także chyba rzeczywiście ta zima idzie. Troszkę mnie nie było, słuchajcie. Niestety zeszło mi się dużo dłużej niż planowałam, bo miałam małą awarię, słuchajcie. Zaczęłam ściągać lakier i niestety jeden paznokieć był nadłamany. No niestety właśnie, słuchajcie. Takie mam szczęście, że jak się śpieszę, mam dużo do roboty i chcę te paznokcie szybko zrobić, to nie może tak być łatwo. Oczywiście sytuacja już jest opanowana, ale musiałam użyć żelu. Powiem Wam, że te bazy kauczukowe, które ja używam, to słyszałam, że one też są takimi bazami budującymi i można nadbudować ten paznokieć. Nie jakoś, wiecie, bardzo dużo, że będziemy je przedłużać czy coś, ale nadbudować można. Natomiast powiem Wam, że ja tego nigdy nie robiłam i tak naprawdę nie wiem, czy to działa, więc nie chciałam ryzykować, że wiecie, zrobię to tą bazą, a jutro czy pojutrze się okaże, że jednak nie muszę poprawiać, więc jednak w ruch poszedł żel, który znam i wiem, że jest sprawdzony i wiecie, poczekam po prostu, aż ten paznokieć odrośnie, ten fragment, który jest nadłamany, po prostu spiłujemy później. W ogóle, jeżeli chodzi o paznokcie, to do bazy kauczukowej już doszłam, więc jest ok, także zostało mi tylko malowanie, ale to już później. I słuchajcie, spiłowałam je i to bardzo, słuchajcie, bo miałam naprawdę już długie, a teraz mam takie krótsze. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o czas, to jest źle, naprawdę bardzo źle bym powiedziała, bo mam jeszcze tyle roboty, a chcę się jak najszybciej wyrobić, żeby wiecie, potem jak już wróci Jarek z pracy, to żeby po, jak już tam wszystko ogarnę, tak wiecie, z takich spraw, wiecie, zmywania i tak dalej, to żeby właśnie pomalować te paznokcie, a jeszcze muszę dla Was zmontować vlogmas. Także wiecie, ja nie chcę iść zbyt późno spać. Ale jest dobra, jedna strona tej całej sytuacji dobra, że może z tego względu właśnie vlogmas dzisiaj będzie krótszy, bo dzisiaj, tak widzicie, taki dzień szalony, że tak to powiem. I wiecie co, stwierdziłam, że pościel tą świąteczną założę już jutro, bo naprawdę się dzisiaj ze wszystkim nie wyrobię. A jeszcze tak jak mówiłam, chcę umyć włosy, nałożyć tą maskę, te paznokcie jeszcze muszę dokończyć. I w ogóle jeszcze milion innych rzeczy, także dobra. Czas na drugą część holu zakupowego świątecznego, ale i nie tylko, bo tak jak Wam mówiłam, nie tylko kupiłam rzeczy świąteczne. Słuchajcie, dzisiaj nie wyciągałam lampy. Zapaliłam więcej świateł, więc mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać. Słuchajcie, nie ma tego zbyt dużo, więc myślę, że nie zajmie nam to zbyt dużo czasu. I zacznę może od tych rzeczy właśnie nieświątecznych. I po pierwsze, słuchajcie, mamy tutaj takie saszetki na mole do szafy. Ja już coś takiego też mam w szafie, ale wiecie, takiego czegoś nigdy nie za wiele. Słuchajcie, dalej mam rękawiczki, bo kupiłam sobie, nie wiem czy pamiętacie, maseczkę taką właśnie na dłonie i tą maseczkę się nakłada i nakłada się rękawiczki. Ja takich nie miałam, mam takie skarpetki, ale rękawiczek nie miałam, więc kupiłam takie o. Dalej, słuchajcie, mamy tutaj balsam do ust, w takim jajeczku jakby, blueberry. Dalej, słuchajcie, kupiłam w funciaku akurat do kremu wyciskania.
Były takie różowe i właśnie granatowe. Ja nie mam czegoś takiego. No i jak zobaczyłam, stwierdziłam, no czemu by nie. Słuchajcie, tutaj mamy bardzo dużo końcówek. Także fajnie, mam nadzieję, że będę mogła wykorzystać. Dalej, słuchajcie, kupiłam baterię. Tutaj mam te malutkie. To są te AAAA. 30 ich jest tutaj. I to jest Kodak. W sumie nie wiem, jak się Kodak sprawdza, bo my ogólnie używamy innych. Ale teraz, słuchajcie, kupiłam te właśnie AA. Bardzo dużo ich, tutaj w jednej paczce jest 30, bo te baterie akurat w okresie świątecznym bardzo dużo u nas schodzą, także zobaczymy, jak będzie z ich wydajnością. I dalej, słuchajcie, jeżeli chodzi o nieświąteczne rzeczy, to w Lidlu kupiłam sobie leginsy, słuchajcie. Te leginsy kupiłam też w zeszłym roku, mam je nawet dzisiaj na sobie. To są te leginsy ocieplane. Ja wam je też właśnie w ostatnim vlogmasie pokazywałam, znaczy w zeszłym roku. Słuchajcie, ogólnie w Lidlu były przepiękne leginsy świąteczne, czerwone, no po prostu przepiękne, ale niestety nie było rozmiarów, były same dla dzieci. Jedynie dla właśnie kobiet to były czarne, ale czarne to już, pomimo tego, że były tam te, wiecie, obrazki świąteczne, to już nie był ten klimat. No ale kupiłam sobie drugie te, bo te leginsy naprawdę są świetne. I słuchajcie, kupiłam Jarkowi trzy takie bluzki z długim rękawem, też właśnie w Lidlu. Tutaj mamy dwie. Dlatego, że jedna już jest rozpakowana, bo Jarek już ją przymierzał. O. Takie po prostu z długim rękawem. I powiem wam, że w zeszłym roku właśnie, jak kupowałam sobie te leginsy, to jemu kupiłam właśnie taką koszulkę. Jemu bardzo przypadła do gustu, powiedział, że jest świetna i chciałby więcej. I powiem wam, że akurat po tym pojechaliśmy do Lidla, wielokrotnie byliśmy i moja mama była i już ich nie było, więc w tym roku jak zobaczyłam, że są znowu, to wzięłam wszystkie, jakie były, czyli trzy. Także teraz ma. I słuchajcie, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o nieświąteczne zakupy, a teraz przejdźmy do tych świątecznych. Słuchajcie, zacznę tutaj od takiego Mikołaja. To jest Mikołaj świecący, jak widzicie, na baterię. No właśnie dlatego mówię, że baterie są przydatne. Bardzo fajne. Moja mama sobie kupiła, słuchajcie, bałwana takiego i on tak ładnie świeci. Także taka ozdóbka będzie w tym roku. Dalej, słuchajcie, mam naklejki właśnie na okna albo na lustra. Ja już mam kilka takich, w kalendarzu znalazłam w tym roku też, jak wiecie, a tutaj są takie po prostu mniejsze. Dalej, słuchajcie, mamy trzy zestawy lampek na baterie, takich zwykłych, tutaj jest ich 25, ja takie lampki mam, zresztą mogliście widzieć i one się naprawdę dobrze sprawdzają, dlatego mówię, że baterie są potrzebne. Ale te nasze już niektóre, tak wiecie, słabo świecą, więc kupiłam nowe, one nie są drogie. Dalej kupiłam, słuchajcie, kolorowe takie lampki. Tutaj jest ich akurat 50, też na baterie. I ostatnie, słuchajcie, to są takie choineczki. Nie wiem, czy to teraz tutaj zobaczycie. Na pewno zobaczycie, jak już będzie udekorowane. Także tyle lampek nakupowałam. Dostałam, słuchajcie, wiadomość. Jakby co. Taki, słuchajcie, prezencik, bardzo fajny. Tutaj w ogóle jest pusto, więc można na przykład jakieś lampki właśnie wsadzić i będzie się świecił. No, bardzo fajny. Dalej, słuchajcie, domek świętego Mikołaja. Taki mały. Tutaj, słuchajcie, coś też fajnego. To wydaje mi się, że kupiłam właśnie w Funciaku, ale nie jestem pewna. To jest właśnie taki kalendarz odliczania do świąt z taką gwiazdeczką. Tutaj sobie zaznaczamy, wiecie, przestawiamy kosteczki. Także bardzo fajny też gadżecik świąteczny. I słuchajcie, dalej mamy taki przepiękny, słuchajcie, domek, chciałam powiedzieć. Nie, to nie jest domek. To jest taki las po prostu. Też domki są z drewna, słuchajcie, też podświetlane. I tutaj w tym zestawie są baterie, bo tutaj są takie większe baterie. I to, słuchajcie, akurat jak widzicie, było kupione w Wilko. Byłyśmy z mamą w Wilko i ja to zobaczyłam, to mówię, nie no, jakie piękne. Wzięłam, słuchajcie, gdzieś się postawi. Nie wiem, czy na to wszystko znajdę miejsce, ale zobaczymy. I słuchajcie, dwie ostatnie rzeczy. Tak jak mówiłam, nie ma tego zbyt dużo. Wczoraj już wam część pokazałam, ale wiecie, gdybym pokazała wam to razem, to pewnie by było za długo. I tak wczorajszy vlogmas nie był wcale taki krótki. Słuchajcie, kolejna opaska. Ho, ho, ho. Tą akurat właśnie kupiłam w Funciaku, a co wam mówiłam, że chciałam właśnie okulary sobie kupić, ale były same dla dzieci, więc wzięłam taką. Ale ma
mam jeszcze jedną z Mikołajami, słuchajcie, i tą akurat kupiłam w Wilko, jak widać. Bardzo fajna też, zobaczcie. Także w tym roku będzie dużo opasek. Zresztą widziałam w komentarzach, że okulary Wam się bardzo spodobały. Także słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o haul zakupowy. Chociaż mam wrażenie, jakbym czegoś zapomniała. Ale jeżeli zapomniałam, to po prostu Wam pokażę następnym razem. Sytuacja wygląda następująco, że zaczęłam już otwierać jeden z kalendarzy, ale okazało się, że nie włączyłam nagrywania. Jeszcze nie otworzyłam okienka, ale już zaczęłam, wiecie, rozrywać. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w kuchni otwieramy kalendarze, bo mi się przypomniało, że właśnie w zeszłym roku dokładnie tutaj otwieraliśmy ten oto kalendarz. Także dobra, słuchajcie, tutaj jest czwóreczka, tak jak mówiłam, ja już zaczęłam ją otwierać, więc otwierajmy dalej. I mamy, słuchajcie, zapychacz kolejny. Wczoraj chyba też był w tym kalendarzu zapychacz. Tym razem są to naklejki na paznokcie świąteczne. Czyżby ten kalendarz wiedział, że będę robić paznokcie? Słuchajcie, no... Naklejki to naklejki, no taki typowy zapychacz. Świąteczne fajnie, ja też mam świąteczne naklejki. Także na pewno je zużyję, więc nie jest najgorzej. Ale słuchajcie, zauważyłam, że tutaj jest napis i chcę sprawdzić, czy w innych tak było, bo ja to otwierałam, ale nie sprawdzałam. A tak, tutaj wszędzie jest opisane, słuchajcie. No ale fajnie, nie wiedziałam wcześniej. No dobra, lecimy dalej. Ten oto kalendarz. Czwóreczka dzisiaj mamy. Czwóreczka. Słuchajcie, lakier do paznokci. Brokatowy peel off. A, czyli że po prostu go ściągamy. No, lakier bardzo ładny, tylko że jak wiecie, ja nie używam zwykłych lakierów. Także zobaczymy, co z nim zrobimy. Generalnie, jeżeli chodzi o lakiery, to właśnie najmniej je lubię w kalendarzach. Także mam nadzieję, że to jest tylko jeden jedyny i więcej nie będzie. Ale tak naprawdę to zobaczymy później. No i słuchajcie, moja choineczka, czwóreczka. O, tu też coś jest. Słuchajcie, mamy maseczki. Seven Haven, peel off. Jedna jest peel off. A druga jest oczyszczająco-nawilżająca. Ta jest z jaśminem i aloesem i miodem. A ta jest shea butter, ryże i olej jakiś. Marula olej. Także bardzo fajnie, ja te maseczki Seven Haven lubię, zwłaszcza właśnie te peel off, bo nie wszystkie maseczki peel off lubię, także z przyjemnością przetestuję, ale słuchajcie, to nie wszystko, bo tam jest coś jeszcze. Słuchajcie, o, marka Essence. Fixing spray. Super, powiem Wam, bardzo się cieszę, bo właśnie chciałam kupić i przetestować, także bardzo serdecznie dziękuję, jestem zadowolona z dzisiejszych kalendarzy, chociaż z tego to nie bardzo, no. Tu też mogłoby być coś lepszego, no ale dobra, naklejki jeszcze, ale lakier do paznokci, no. Ale za to tutaj było dobrze, nawet bardzo dobrze. Także dobra, słuchajcie, odwracam. Do góry nogami. I chciałam Wam powiedzieć, że ten haul zakupowy to tak mam wrażenie, że był taki na szybko i w sumie powiem Wam szczerze, że myślałam, że będzie tego więcej dzisiaj. Tak jak mówię, nie rozgadywałam się tak jak wczoraj, dlatego że wiecie, no nie chcę, żeby to trwało nie wiadomo ile. Mam nadzieję, że dzisiaj właśnie w związku z tym, że jestem w niedoczasie, to właśnie ten vlogmas będzie krótszy. A jeżeli będę chciała Wam coś powiedzieć na temat czegoś, co pokazywałam, to po prostu Wam powiem w innych vlogmasach. A poza tym, jak będzie wszystko ustrojone, to wszystko zobaczycie. To by było na tyle w dzisiejszym vlogmasie. Dzięki bardzo, że byliście. Pamiętajcie oczywiście o śledzeniu mnie na Instagramie. A jeszcze chciałam dodać, że nadrobiłam Wasze vlogmasy. Chyba jeszcze tylko dwa mi zostały, więc
Nieźle. My widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło i do jutra. Pa, pa!